Przy takich fragmentach liturgii słowa, jak dzisiaj, to znaczy przy takich, które znamy, tak jak dzisiaj znamy przykazania, znamy dekalog, znamy ten fragment, kiedy Pan Bóg nadaje swoje prawo, istnieje takie niebezpieczeństwo, że tak pobiegniemy szybko do tego, co wydaje się istotą tego fragmentu, czyli do przykazań. Czyli, że w tym czytaniu Bóg przedstawia nam siebie przede wszystkim jako prawodawcę, jako ten, który daje nam prawo, daje przepisy. Tymczasem być może warto dzisiaj zatrzymać się przy pierwszych słowach, które wypowiada Pan Bóg. Ja jestem. Dopiero później jest. Ja jestem Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Daje dalej przykazania. Ale pierwsze słowa są słowami ja jestem. Bóg, zanim daje nam się poznać jako prawodawca, chce, żebyśmy go poznali jako tego, który jest obecny, który jest z nami, przy nas, dla nas, który czuwa, który kocha, który nie zapomina, który towarzyszy, prowadzi. On jest, przedstawia się nam jako ten, który jest. W pierwszej kolejności nie jako prawodawca, ale w pierwszej kolejności jako obecność, czyli jako miłość.